reprezentować radę, a on się wypowiada w imieniu całej rady, no to to już jest jakby zaburzenie systemu funkcjonowania według mnie, no i wychodzi się poza zakres statutowy. Dziękuję bardzo. Ja tylko takie pytanie, nie mówię, że pani dyrektor dzisiaj mi na to odpowiedziała, ale chciałbym jeszcze tą kwestię, bo ona mi gdzieś umknęła faktycznie na tamtych posiedzeniach i nie mam absolutnie nic do tego członka rady, bo on faktycznie naprawdę dużą robotę robi, aczkolwiek gdybyśmy ten precedens taki robili nawet w policji, że dzielnicowy ze Starego Miasta chodziłby na czuby, no to trochę tam pewnie komendant policji by nie był zadowolony z tego momentu, na tą chwilę, że tak to funkcjonuje. Dziękuję bardzo. To ja już tyle. Pod kątem takim prawnym, to jakby nie w mojej gestii, bo to faktycznie może pan mecenas mógłby jeszcze raz wrócić do tego tematu. Natomiast z tego, co sobie przypominam na to posiedzenie, na którym o tym rozmawialiśmy, to pamiętam, że tak jak i w odniesieniu do tych kwestii związanych z uczestnictwem w posiedzeniach, z przestrzeganiem statutu, to jakby no nie można na członków rady nałożyć żadnych sankcji. W związku z czym jakby trudno regulować zakazy, które nie będą później mogły być usankcjonowane, bo tak jak w różnych przypadkach mówiliśmy, no członkowie rady wybrani w wyborach powszechnych odpowiadają jakby przed swoimi wyborcami. Jeżeli chodzi o kwestię jakby zakresu działania, to statut to reguluje i w zasadzie tu się sprowadza działanie członków rady, czy to funkcyjnych, czy członków rady w ogóle, do kwestii przestrzegania statutu i jego zapisów. Bo w obowiązującym statucie mamy przepis, który mówi o tym, że dzielnica realizuje zadanie miasta na swoim obszarze i w zakresie wskazanym niniejszym statutem, który ustala podział zadań pomiędzy poszczególnych i członków rady i osoby funkcyjne. I tak jak pan radny powiedział, jeżeli chodzi o kwestię reprezentowania dzielnicy na zewnątrz, to leży w gestii przewodniczącego zarządu i bardzo słusznie Rada Dzielnicy, podejmując jakąś uchwałę albo powierzając zarządowi jakieś czynności, deleguje przewodniczącego zarządu do reprezentowania swoich interesów jakby na zewnątrz. My w pracach komisji doprecyzowaliśmy, że to reprezentowanie na zewnątrz ma się odbywać wobec organów miasta czy innych jednostek pomocniczych, więc jeżeli działania rady mają wychodzić poza dzielnicę, to jedyną osobą jakby uprawnioną do tego jest przewodniczący zarządu, tak, jako organ wykonawczy, w związku z czym takie zapisy one są, zostały jeszcze wzmocnione i doprecyzowane, no i wydaje się, że kwestią pozostaje tylko przestrzeganie tych zapisów przez członków rady. Natomiast odnośnie ewentualnych sankcji i zapisów, to... Uczulać siebie nawzajem na poszczególne kwestie, no albo kwestia już, jeżeli to jest faktycznie rażące, no to ewentualnej ingerencji Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Bardzo proszę, pan Dziękuję. Znaczy w tym temacie, znaczy ja myślę, że w pewien sposób rozszerzenie definicji zawartych w paragrafie trzecim idzie trochę w tym kierunku, bo rzeczywiście ja tu się zgadzam z kolegą, że czasami na przykład miałem sytuację takie, że rozmawiam z mieszkańcem i on mówi mi, że no to już w tej sprawie rozmawiał z radnym takim i z radnym, znaczy nie będzie więc nazwisk. Ja zaczynam wymieniać nazwiska rady. Nie, to nie taki, się okazuje, że chodzi o kogoś z dzielnicy. Oczywiście jest, dla mieszkańców szczególnie jest to sprawa mało czytelna, kto jest kim w momencie, kiedy członkowie rady dzielnicy używają tego samego tytułu. I tutaj jest rzeczywiście, pojawia się punkt 19, definicję radnego Rady Miasta i może przez modyfikację tej definicji może być w pewien sposób dotarli do świadomości członków Rady Dzielnicy, gdyby na przykład tą definicję radny lub radny Rady Miasta, paragraf 3 tego tekstu, który mam przed sobą, paragraf 3, punkt 19, to jest radny Rady Miasta, jest definicja, ale gdyby nawet określić radny lub radny Rady Miasta i przez to rozumieć radnego Rady Miasta, lub niestety może to wpłynie w jakiś sposób na świadomość, żeby tego sformułowania nie nadużywać, że używając tego sformułowania tak naprawdę próbują się określić jako
osoby, którymi nie są. Dziękuję. Dobrze, szanowni państwo, wobec tego ja proponuję przewodniczącemu. Ja chciałam się odnieść wcześniej do tego zmiany ułotnicza odnośnie reprezentowania, tak, znaczy wychodzenia poza radę, tak, poza swój okręg obwód. Jest takie zasadnicze pytanie, czy on to robi jako osoba prywatna, bo chyba może, prawda? Czy tam on, czy ona sobie myśli, kto to jest, czy występuje w imieniu rady, tak? On pisze, że będzie robił ankietę jako radny. I to rozsyła po skrzynkach. Ludzie właśnie chcą, ludzie bardzo wiedzą, co chodzi. Bo gdyby to sprecyzował, gdyby, ja rozumiem, rada dzielnicy delegowała go, robiła takie ankiety, czy badania jakiegoś, zresztą pani radna dobrze w tym kierunku jest zorientowana, to my wiem, nam mandat jako radnym miejskim jesteśmy radnymi na obszarze całego miasta, ale też nie wyobrażamy sobie sytuacji, gdybyśmy pojechali na przykład do Białej Podlaskiej jako radny i bym pisał, że tam robię ankiety. No, to trochę by było tak się, tamci radni trochę by byli zdziwieni. Natomiast tu w tym układzie pan jakby to robił prywatnie, jak najbardziej, jako osoba prywatna. Tylko że w tym układzie, ja nie wiem, jak ta ankieta wygląda, bo sama pani doskonale wie, że tu wchodzą jeszcze przepisy ustawowe o ochronie danych osobowych i tak dalej, i tak dalej. On musi to pozyskiwać w jakiś sposób, czy ludzie muszą może podpisywać. Ja nie wiem, jak to wygląda, aczkolwiek według mnie kompetencyjność w obszarze działania Rady Dzielnicy powinna być nam na tej Radzie. A tak jak pani tutaj powiedziała, dyrektor, do reprezentowania Rady jest czy przewodniczący Rady, czy przewodniczący zarządu, czy osoba nawet umocowana przez Radę poprzez głosowanie, że ma reprezentować na sympozjum, prawda, jakimś zebraniu, prawda, w ratuszu, to ja to wszystko rozumiem. Nie, to jest podpisane jako radny. I to, co pan kolega Margul powiedział, to właśnie to potem nie wiadomo, o co chodzi. I w takie jest trochę wprowadzanie mieszkańców w błąd. To taka troszeczkę, nie jest to komfortowa sytuacja dla wszystkich. Dziękuję. Radny dzielnicy, znaczy członek rady dzielnicy, przepraszam, i radny osiedla, tak? Na przykład, no nie wiem, Kuby, tak? Czy LSM. Są radni osiedla, są radni, znaczy ludzie mówią radni, tak? Nie członkowie rady. Radni dzielnicy i ludzie nie rozróżniają tego, prawda? Rada dzielnicy zajmuje się zupełnie czymś innym niż rada osiedla. No, rada osiedla, sama nazwa wskazuje, osiedle, tak? Należącym do danej spółdzielni, prawda? I tymi kwestiami nie ma wpływu na miasto, tak jak radny dzielnicy nie ma wpływu na teren spółdzielni, prawda? Jest tutaj, żebym to popierała zdecydowanie. Dobrze, wobec tego, szanowni państwo, poddam pod głosowanie. Słowo. Bardzo. Krótki. Pani dyrektor jeszcze podpytam. Bo przypominam sobie tę dyskusję, gdzie żeśmy kwestię wszelkich konsekwencji omawiali. I w wersji finalnej stanęło na tym, że nie ma konsekwencji przekroczenia uprawnień, przekroczenia kompetencji przez poszczególnego członka rady. Tak jak w tym wypadku kolega to opisał. Ale tak się zastanawiam, szanowni państwo, czy przypadkiem nie powinno być tak, że właśnie takie dyskusyjne sprawy powinny być obligatoryjne, umieszczone powiedzmy w porządku sesji, w porządku obrad, przepraszam, rady dzielnicy, jeśli takie przekroczenie kompetencji nastąpi. To uważam, że przynajmniej członkowie rady określonej dzielnicy powinni się taką sprawą zająć. To decyzja rewizyjna, no już mówiliśmy o tym. To też może wpłynąć podobne do komisji miejskiej. Jeżeli jest jakiś narażony. Ale komisji rewizyjnej nie, bo do komisji rewizyjnej chodzi o rady dzielnicy. Rady dzielnicy, że ta komisja jest powoływana w celu kontroli zarządu. Więc jakby tutaj jest trochę węższy zakres tych kompetencji, bo ona kontroluje organ wykonawczy. Tak? Więc tutaj w przypadku takiego rozszerzenia to by trochę burzyło celowość powoływania tej komisji. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię umieszczania tego typu jakby kwestii do omówienia w porządku obrad, bo zawsze w porządku obrad, zresztą z tą propozycją, którą komisja przyjęła, są wolne wnioski, informacje i zapytania członków rady. Więc jest taki punkt w propozycji przyjętej przez komisję, w którym takie sprawy też mogłyby się pewnie zmieścić zawsze. Ale to jakby decyzja komisji.
Mi się wydaje, że... Przepraszam. W tej chwili tutaj mamy głosowanie 3 punkty. Teraz wrócimy do dyskusji, natomiast ja w tej chwili zgodnie z głosowanie 3 punkty. Pierwszy z nich to zmiana harmonogramu pracy komisji, aby komisja zakończyła swoje prace w październiku w związku z rozszerzeniem zakresu tematycznego prac komisji. Kto z Państwa radnych jest za zmianą harmonogramu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Ja tylko dokreślę, Pani Przewodnicząca, że ja nie rozumiem po prostu, dlaczego do października. O to, że powinniśmy wydłużyć, to tak. Ja jestem bardzo czasu na konsultację, że nie rozumiem. Ale to nie o to chodzi. Dlaczego październik? Ja nie wiem, pomysł październikowy, ale to, że to może Państwo, to jestem w stanie to wyjaśnić. Granice dzielnic są elementami statutu. I jest cała procedura na zmianę granic dzielnic, ona jest dość długa. W związku z tym nie ma szansy na to, żebyśmy się, wchodząc w materię zmian granic dzielnic, żebyśmy się wyrobili 2 miesiące, jeżeli chcemy partnera w postaci rad dzielnic do tego zapraszać. Więc jeżeli... Czy w takim układzie też już procedujemy granice dzielnic, nie procedujemy w tej chwili. Jak to się jeżeli mówimy o granicach, no to jakby pytanie, jak prace komisji będą przebiegać, czy one będą dotyczyły tych wniosków, które tutaj zostały zgłoszone, czy rozszerzą się na całe miasto. No, z tego co wiemy, to jakby no, nie wykraczamy poza teren miasta, więc jeżeli mówimy o granicy czego Węglinek, no to ona musiałaby się pewnie wyłonić z którejś z funkcjonujących ziemi, w związku z czym to jest kwestia dyskusji na temat ewentualnego przebiegu granic. No, pytanie jakby jak przebiegną obrady w tym zakresie i jakie będą propozycje komisji. Dobrze, poddaję wobec tego pod głosowanie kolejny punkt, a mianowicie rozesłanie Radom Dzielnicy wersji roboczej dokumentu, który wypracowaliście. Kto z Państwa radnych jest za udostępnieniem Radom Dzielnic materiału roboczego? O, widzę jednogłośnie. Dziękuję. Dobrze. I poddaję pod głosowanie punkt, który nam się tutaj wyłonił podczas dyskusji dotyczący definicji członka Rady i Rady Miasta. Czy wracamy do tego, aby to doprecyzować? Czy uważacie Państwo, że powinniśmy znowu dokonać analizy tego punktu 19 w rozdziale pierwszym, paragrafie trzecim? Kto z Państwa radnych jest za powrotem do kwestii definicyjnych? Aby to doprecyzować, tak? Tak, znaczy ja bym może to rozszerzył, żebyśmy mieli, jeżeli wyznaczymy sobie następne spotkanie, to tak, żebyśmy się mogli zapoznać i może nam przyjdzie, już nie chodzi mi o to, żeby zbierać te same uwagi, które zostały wprowadzone. I to też mam pomysł taki, żeby może rzeczywiście opublikować tą listę, szczególnie tych negatywnie zaopiniowanych, ale z wyszczególnieniem, że one są na przykład niezgodne z prawem albo niezgodne z zakresem statutu rad dzielnic, bo przecież się pojawiały kwestie wynagrodzeń, które też nie obejmuje statut, czy różne rzeczy, które się nie mogły znaleźć, nie z powodu naszej złej woli, tylko z powodu tego, że się tutaj nie powinny znaleźć. I może opublikowanie też takiej listy, jak tych, które ze względów prawnych czy formalnych nie mogły znaleźć, w pewien sposób spowoduje zrozumienie, że coś się, co dla danej Rady Dzielnicy chcieli, się nie znalazło. Znaczy, jeżeli chodzi o samą listę tych wszystkich propozycji, to ona została już przecież Radą Dzielnic przekazana, jest udostępniona na stronie, w związku z czym jak Rady Dzielnic dostaną ten materiał, to będą widziały, które propozycje zostały uzgodnione, które nie. Uzasadnienia dotyczące jakby, czy tam analiza tych propozycji, które komisja jakby, nad którymi pracowała, też została udostępniona, więc myślę, że to jest trochę powielanie tego, co już jest. W przypadku, w którym jakby być może komisja dodatkowo argumentowała jakieś przyjęcie bądź nieprzyjęcie jakiegoś wniosku, no to nie jest trudno powiedzieć, bo to jakby do protokołów trzeba byłoby się sięgnąć i osoba może obsługująca komisję mogłaby takie
takie informacje wyciągnąć, no bo jakby w tym dokumencie, który jest tutaj, to są jakby tylko uwzględnienia tego, co komisja zaakceptowała pozytywnie. W dokumencie, które rady już dysponują, jest cała analiza formalno-prawna, więc tam, gdzie nie było możliwości formalno-prawnych, no to rady już jakby to mogły przeczytać w tym dokumencie, który został. Myślałem, że to wyjaśnienie z Państwa strony było tylko i wyłącznie do naszej niejako wiedzy. Rady dzielnic zostały jakby zgodnie z ustaleniami dostały jakby ten sam dokument, więc tam te uzasadnienia też się pojawiły. Też właśnie po to dyskutowaliśmy o tym na spotkaniu z radami dzielnic, które rozpoczynało pracę komisji, właśnie po to, żeby rady dzielnic ponownych wniosków nie składały, żeby wiedziały, jakie wnioski też zostały przeanalizowane jakby w tym wyjściowym etapie. Tak, to już chodzi o to, że tego członek rady, tak jak jest członek rady nadzorczej, też członek rady dzielnicy, członek rady osiedla i tak dalej, żeby to już doprecyzować, a to nie wiem, czy my teraz, bo tak wypadłem trochę z rytmu, czy pani dyrektor chodzi o to, żeby bez ten statut, bez naniesionych poprawek wysyłać? Abyśmy wrócili do punktu 19 i doprecyzowanie go w następującej treści, którą zaproponował pan radny Margul, a mianowicie radnym bądź radnym Rady Miasta należy rozumieć radnego Rady Miasta Lublin. To jedna uwaga, bo ja rzuciłem tak na szybko pomysł, taki jak można próbować, natomiast tu też dobrze, że był pan mecenas, bo w zasadzie niby tutaj są te definicje, które są używane w treści statutu. Dobrze by było, żeby jednak pan mecenas był i jednak się ustosunkował do tego. Bo może się okazać, że mój pomysł będzie... No niezupełnie, ponieważ w punkcie 18 mamy definicję członka rady dzielnicy jako członka rady. Natomiast członek rady dzielnicy nigdy nie był definiowany w statucie jako radny dzielnicą. Znaczy to w sumowaniu radny i tak nie będzie użyte, bo byłoby radny lub radny miasta i przez to się rozumie radnego miasta Lublin. No wszędzie jest zaraz członek rady, ale można doprecyzować to jednym tym zdaniem definicji. To jest definicja członka rady. Bo jest członek wszędzie podany. Członek rady. Tutaj chodziło bardziej o wyeliminowanie nadużywania sformułowania rady przez członków rady dzielnicy, tak? Rozumiem, że to było w intencji pana radnego. Tak, w ten sposób dokładanie do... Przegłosować, no jeżeli to nie będzie akurat sprzeczne z przepisami, no to zostanie, jeżeli będzie to dokładnie już pana radnego. Ja tu się przyczyniam do pana kolegi, pana Góra, dobrze, wobec tego poddaję pod głosowanie, kto z państwa radnych jest za zmianą punktu 19 w paragrafie 3 rozdziału 1, aby ten punkt miał następującą treść. Radnym bądź radnym Rady Miasta należy przez to rozumieć radnego Rady Miasta Lublin. Czy dobrze? Radnym lub radnym Rady Miasta. Bądź lub. Dobrze myślę, pani dyrektor? Myślę, że tak. Jest jeden taki moment, w którym tam, gdzie jest pierwsze posiedzenie rady, tam za pierwsze posiedzenie zwołuje przewodniczący rady, bądź radny i zawodny. No właśnie, no to już. To jest jeden moment. To jest. No to jeśli. Taki zwrot, radny lub radny Rady Miasta, w statucie się na pewno nie pojawi. Więc pytanie, czy to będzie na tyle zrozumiałe, żeby tego nie traktować łącznie, jako alternatywa. No niby słowo lub wydaje się tutaj zabezpieczającym
ale może by trzeba było... Może w cudzysłów ubrać. Wtedy być może to byłoby wyjście, ale to już są takie niuanse legislacyjne, że ja nie wiem tak naprawdę, jakie wyjście jest najlepsze. Faktycznie może dobrze by się było z panem na to. Może wstrzymamy się do następnego posiedzenia. To, to też mówiłem. I zostałem po sprawie, bo dzisiaj nie wstrzymuję. Bo moglibyśmy ewentualnie w cudzysłowie obrać radny w cudzysłowie lub pytanie, czy wtedy to wszystko określa, nie trzeba było wydawać. Ewentualnie jest inny pomysł, że punkt 20 i określić, że radny to jest też człowiek. To precyzuje, że to radny Rady Miasta. Czyli rozumiem, nie, nie macie Państwo życzenia zastosowania, jeśli pan mecenas nie wypowie, tak? Lepiej byłoby skonsultować, bo po co się potem wycofywać z poprawy. Czy on jeszcze ktoś głosowania? To znaczy, ja zapytam, czy są jeszcze jakieś wnioski na podstawie otrzymanego przez Państwa dokumentu, czy jakieś jeszcze obserwacje, czy też nie? Mam pytanie, jakie mniej więcej sobie te prace nad tymi, granicami, czy już coś sobie zakładamy, jak mogę na razie ileś tam wniosków złożonych dotyczących zmian. Nie wiem, czy otwieramy, to otwieramy się na Rady Dzielnicy, żeby się zastanawiały same, czy to z kolei może też wywołać lawinę różnych pomysłów. Ja myślę, że mogę przerwać, ja myślę, że kolejne spotkanie to chyba jeszcze spotkalibyśmy się w gronie komisji. Natomiast w czerwcu może zorganizowalibyśmy takie spotkanie szersze, gdzie zaprosilibyśmy Rady Dzielnicy. Co do Państwa myślicie? Jestem za, jeszcze Pani Przewodnicząca, dokreśliłbym datę możliwości składania wniosków do granic, żeby to nie trwało zbyt długo, bo nasza kadencja, Szanowni Państwo, się skończy. Rady Dzielnic na pewno obradować w wakacje nie będą w takim znaczeniu, że jakoś tak zbyt ambitnie. W związku z powyższym te granice, w mojej ocenie dyskusja nad granicami powinna się zakończyć do końca czerwca. Jeśli nie wcześniej. Jeżeli chodzi o same spotkania Rady Dzielnic, to proszę się spotykają raz na parę. Teraz na prostu posiedzenie, na którym 30 kwietnia Rady podejmowała uchwałę w sprawie rozbudowy. Więc jeżeli te propozycje ewentualne zmiany mogą być wypracowane przez Rady, jakby już jako taki ich ostateczna propozycja, to faktycznie trzeba mieć na uwadze to, że no, oni się muszą spotkać. Jeżeli chcemy na razie dyskutować jakby na jakimś dużym poziomie ogólności i pokazać radom, że taka jakby inicjatywa jest i poprosić ich o jakby dyskusję na ten temat, to też pytanie, czy rady tak na jednym posiedzeniu będą w stanie to wypracować. Trudno mi jest się do tego odnieść, no trzeba mieć na uwadze to, że oni się jakby, no, powinni jeszcze się spotkać w sprawie propozycji do projektu budżetu. Więc jakby w czerwcu pewnie jeszcze będą mieli jakieś posiedzenia w maju, czerwcu. Pytanie, czy nie uprzedzimy ich z jakimś spotkaniem już na forum, na przykład w czerwcu. I to, Szanowni Państwo, w moim zdaniem tak powinno być zrealizowane, bo do końca czerwca są wnioski do budżetu składane przez poszczególne rady. Jeśli byśmy zorganizowali spotkanie z radami jeszcze w maju, przynajmniej otwarte, to pobudziłoby na pewno te jednostki do wydania opinii stosownych. Niezależnej uchwały Rady Miasta, która decyduje o trybie konsultacji dotyczących zmian granic jednostek pomocniczych. Więc czy pytanie jest takie, czy możemy już teraz zaprosić Rady Dzielnic do tego, żeby się zastanawiały nad tym, czy uprzednio wymagana byłaby jednak najpierw uchwała, która by tą procedurę rozpoczynała. W mojej opinii jakby te spotkania z radami, o których tutaj mówimy, to są spotkania jakby w trybie prac komisji.
jakby takie trochę też pomocnicze dla komisji, bo faktycznie zgodnie z tym, co pan przewodniczący mówi, to jeżeli chodzi o samą już procedurę zmiany granic, to jest zupełnie odrębny tryb. Oczywiście granice są uregulowane w statutach i zmiana granic łączy się jakby również ze zmianą zapisów statutowych, natomiast ta procedura faktycznie jest troszeczkę szersza i rozpoczyna się od tego, że Rada Miasta w drodze odrębnej uchwały powinna określić tryb konsultacji w tym zakresie. Więc jakby to są jakby dwa, można to robić równolegle, natomiast to jest trochę kolejny etap, który w mojej oczywiście opinii decyzja będzie należała do szanownych państwa. To jest już etap po zakończeniu prac komisji. Tak, bo celem pracy komisji jest wypracowanie propozycji zmian, tak? Jak tutaj rozumiemy, również ewentualnie w zakresie granic. I dopiero jak komisja zakończy swoje prace i prace komisji jakby już będą sfinalizowane, to wtedy jak będzie ten następny etap kwestii w ogóle inicjatywy zmian statutów, inicjatywy zmian granic i wejdziemy na odrębne procedury. Rady dzielnic w całej procedurze zmian statutów mają głos przede wszystkim jako opiniujący już projekt uchwały w sprawie zmian, bo to wynika z kolei z zapisów statutów dzielnic, jakby tych obowiązujących, tak? Bo Rada Miasta może dokonać zmian statutów z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Dzielnicy po zasiągnięciu opinii Rady Dzielnicy, więc ostatecznie ten projekt uchwały w sprawie zmian już po przeprowadzeniu konsultacji i w zakresie granic i konsultacji społecznych odnośnie statutu, on i tak trafi do zaopiniowania przez Radę. Natomiast pytanie, jaki ma być system procedowania komisji w zakresie granic dzielnic. Ponieważ my jesteśmy cały czas w fazie roboczej, więc w tym momencie nasze rozesłanie do materiału roboczego do rad dzielnic ma na celu zaktywizowanie rad dzielnic do tego, aby zaproponowały jakiekolwiek, jeżeli mają propozycje zmian, jeżeli chodzi o granice. To jest cel podstawowy, a nie są to konsultacje wynikające już z dokumentu finalnego, żeby to było jasne. Cały czas jesteśmy w fazie roboczej. Stąd też propozycja rozesłania dokumentu do rad dzielnic. To tak, z technicznego punktu widzenia. Natomiast pod rozwagę daję taką propozycję, że jeżeli rzeczywiście będzie taka uchwała niezbędna, bo ja się boję tego, że kolejna Rada Miasta, nawet jak dostanie ten dokument, jak rozpocznie konsultacje, to te zmiany nie będą mogły być realizowane przed, nie wiem, kiedy te wybory do Rad Dzielnic. Ale też na ileś czasu przed tymi wyborami też się nie robi. Dlatego ja bym proponował, żeby uchwałę, która będzie przygotowała tryb konsultacji, żeby jednak przygotować już nawet... Ale to nie jest zakres kompetencji tej komisji. Panie przewodniczący, ja to wszystko rozumiem, tylko to jest wniosek płynący od nas, do prezydenta, żeby prezydent przygotował. To ja raczej jako w formie stanowiska komisji, tak? Wniosku sprawy. No myślę, że to można byłoby tak nazwać, tak? Natomiast ja nie jestem pewna, czy to już jest ten etap. To jest kwestia tego, jeżeli mówimy o inicjatywie uchwałodawczej, o inicjatywie w sprawie, o jakby przeprowadzeniu tych konsultacji i projekcie uchwały w sprawie konsultacji, no to jeżeli komisja zakończy swoje prace, wypracuje jakieś wnioski, również odnośnie granic, no to wtedy to mogłoby być jakimś punktem wyjścia do projektu uchwały w sprawie konsultacji. Bo póki co, to ten zakres, tryb i zakres tych konsultacji też musi być uregulowany. No, pytanie w tej chwili, jakby w ogóle co konsultować, czy obszar całego miasta, czy konkretne zmiany, te, które zostały zgłoszone przez Radę Dzielnic, jeżeli zostaną pozytywnie zaopiniowane przez komisję. No, jakby no, trzeba, musimy wiedzieć, jaki ma być punkt wyjścia do w ogóle kwestii konsultacji. Nowa Rada, myślę, że zupełnie w sprawie nie będzie wzajemniczona, to wszystko, co... Znaczy, ja uważam, że w tej kadencji powinno się zakończyć
zmian przepisach, bo został nam tylko ten segment zmiany obszaru, więc myślę, że się do września, końca wyrobimy z tym tematem. Tylko, że kwestia, żebyśmy wcześniej zaczęli. To fakt, że rady mają statutowo kwartalne spotkania, ale one nie do końca to przestrzegają tego i tego też nikt nie neguje. Mogą się rady 4 miesiące spotykać, natomiast myślę, że teraz w maju, czerwcu na 100% się rady będą spotykać, a jak nie, to na roboczo przynajmniej zarządy to doprecyzują i przedstawią na Radzie już wnioski. Tak naprawdę to zarządy w większości pracują w tych radach, a radni ci są doinformowani na posiedzeniu, członkowie rady. I myślę, że na początku września. Natomiast ja nie sądzę, żeby jakaś lawina jeszcze poprawek do tych merytorycznych, do tych wpłynęła, a nawet jak wpłynie, to będzie jakaś tam jakieś pojedyncze. Głównie będzie dyskusja nad zmianami granic. Więc myślę, że można te statuty rozesłać i faktycznie koniec maja zrobić zebranie z radami, żeby jeszcze w czerwcu to oni mogli się po prostu z tym zapoznać i na wrzesień byśmy byli przygotowani na kompleksowe, jakby całościowe na październik przegłosowanie, bo jeszcze zdążymy zapewne na sesji październikowej, byśmy to... Szanowni Państwo, w związku z tym, że propozycje zostały wysłane na Radę Dzielnic, myślę, że możemy wyznaczyć termin kolejnego spotkania naszej komisji. Rady Dzielnic będą miały ten czas na zapoznanie się i zobaczymy, jaka będzie reakcja ze strony Rady Dzielnic, jeżeli chodzi o ten dokument, który zostanie rozesłany, jak również umożliwienie Radom Dzielnic kwestii zmian właśnie granic. Ja proponuję spotkanie naszej komisji 22 maja o godzinie 13 tej komisji sportu. Można o 15 tego zrobić? Niestety nie. A co jest przeciwwskazane? No ja mam kalendarz wypełniony, myślę, że każdy z nas ma. No powiem panu szczerze, że no, nie mamy jak gdyby innych możliwości, a aby Rady Dzielnic się wypowiedziały, to musi minąć troszeczkę czasu, więc trzeba dać Radom Dzielnic. Ale czy to musi być 22? Może być 23, wobec tego godzina powiedzmy 14. Ja mam. Też. Pani Radna? Nie, to jest 13. No dobrze, bo sprzeciwów nie słychać. Nie słychać. Umawiamy się wobec tego na 23 maja na godzinę 14 na kolejne posiedzenie. Chyba w momencie rozsyłania materiałów do Rad Dzielnic możemy również pochać się Radom Dzielnic termin tej komisji. Zobaczymy, jakie będą reakcje. Może przyjdą członkowie Rady Dzielnic na spotkanie z komisją. Taką informację myślę, że można członkom Rady Dzielnic udostępnić. Wręcz ma. Dokładnie. Także
Dobrze, wobec tego umawiamy. Kompromis 13. Jest 13 wobec tego. Ale 22 wtorek, godzina 13 przed komisją sportu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Bardzo proszę, dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu. Przez was muszę w kalendarzu. Godzina 13.